Wszystko zaczęło się w dzieciństwie od tradycyjnego świątecznego tańca wiejskiego. Następnie zacząłem uprawiać sport, w którym doszedłem do granicy swoich możliwości fizycznych. Wtedy uświadomiłem sobie, że być może to, co od najmłodszych lat lubię najbardziej, to znaczy taniec, może pomóc mi przekroczyć tę fizyczną barierę. Zdecydowałem się na rozpoczęcie nauki baletu. Jednocześnie brałem lekcje tańca nowoczesnego, ale już od początku nauki, mimo dużego bagażu intelektualnego zawartego w tym ruchu, czułem, że jest w tym tańcu coś, co nie do końca mi odpowiada. Po 7 czy 8 latach praktyki wciąż nurtowało mnie pytanie, w czym leży różnica między tym, co robię, i tym, co chciałbym robić, co fascynowało mnie od dziecka. Czułem, że wciąż nie jestem na odpowiedniej drodze, więc postanowiłem poszukać swojego własnego tańca. Naturalnie nie były mi obce tradycyjne tańce i teatry japońskie, jednak nie czułem w nich tej wolności i swobody wypowiedzi, jaką wyczuwam w zachodnich, na przykład amerykańskich tańcach. Do ograniczeń i kanonów często występujących w sztuce japońskiej jestem bardzo uprzedzony. W latach 50., kiedy te Japończycy rozpięci pomiędzy narzucaną im przez Amerykanów kulturę Pepsi-Coli, tych samych Amerykanów, którzy im zrzucili te bomby atomowe i pozabijali im mnóstwo ludzi, teraz nagle dają im Coca-Colę i chcą z tego zrobić amerykański kraj. Mnóstwo młodych ludzi, co jest bardzo istotne, pod to się podłapuje, robią to, co chcą od nich, żeby robili Amerykanie. Z drugiej strony jest tradycja, są teatry no czy kabuki, które wymagają wejścia w rodzinę właściwie już od 6 roku życia, a jednocześnie narzucają pewien kanon znaków, kanon języka teatru, który dla młodych ludzi w części zupełnie się już wyczerpał. I nagle ta grupa ludzi, która się ani z tymi znakami przez Amerykę narzucanymi, ani z tymi tradycyjnymi znakami nie może utożsamiać, jest usuwana na margines. I to jest dosyć duża grupa ludzi. I teraz ci ludzie jakoś są. I teraz to, że są, chcą w jakiś sposób zamanifestować. Nie za bardzo wiedzą, jak to jest, że oni są, co znaczy być na tym marginesie. I to właśnie ta sytuacja, że z tych napięć rodzi się genialnie, zupełnie radykalna forma sztuki. っていう
Jeśli chodzi o odbiór mojej sztuki, nie zauważam różnic w charakterach narodowych. Natomiast zdarzają się różne reakcje o podłożu politycznym, ekonomicznym czy historycznym. Na przykład na którymś z kolei występie w Paryżu w trakcie wykonywania tańca zostałem zaatakowany nożem. Innym razem zatrzymała mnie policja w Nowym Jorku na Manhattanie, w dzielnicy zamieszkałej głównie przez Murzynów. Ale tego typu incydenty wynikają z uwarunkowań historycznych oraz różnych systemów polityczno-ekonomicznych. Przyczyną nie są ludzie, narody i ich charaktery. Wierzę, że mój taniec posiada charakter uniwersalny. それは信じてるし。 Ta sytuacja, w której znajduje się Japończyk pod koniec lat 50. Z jednej strony próbuje się narzucać znaczenia od Ameryki, z drugiej strony próbuje się kultywować znaczenia od tradycji. Oba te narzucania znaczeń są działaniem przemocy, która próbuje zmusić tych młodych Japończyków do odgrywania ról, które oni nie chcą odgrywać. I teraz to, co jest jakby istotniejsze, jak działa przemoc, ona nie zabija. Przemoc tak naprawdę to nie jest coś, co pozbawia, co jakby kończy i przecina egzystencję. Działanie przemocy skupia się do tego, że ona zmusza ciebie do tego, żebyś grał role, w których siebie już nie rozpoznajesz. I to jest to, co próbowano narzucić młodym Japończykom. Dlatego oni próbują się cofnąć przed ten moment, w którym jakiekolwiek znaczenia i symbolizacje są możliwe, przed język werbalny, język narracji, język opowieści, po to, żeby nikt nad nimi, żaden system znaków nie mógł przejąć kontroli. Bo to jest ten moment, w którym coś jest nazwane, to jest ten moment, w którym dokonuje się jakaś moc bierze nad tobą władzę. To są te wszystkie gry władzy, które Foucault potem próbuje dekonstruować. Oni, czując to zagrożenie, próbują się cofnąć. I stąd ten teatr programowo jest antyznakowy. Jest to nie tyle walka ze znaczeniem, co jest próba umieszczenia sztuki w chwili, w której znaczenie się jeszcze nie urodziło.